Dobra, jedziemy. Dzień dobry, witam w ten piękny piątkowy poranek. Zapraszam Was dzisiaj na moją kulinarną przygodę, czyli co jem w ciągu dnia. Będę się dzielić tym, co jem w ciągu dnia. Uważam, że jem całkiem spoko, więc fajnie będzie się tym podzielić. Może się zainspirujesz, żeby zrobić sobie potem jakieś fajne śniadanko, obiad, whatever. Ja już jestem po treningu i śniadania zawsze jem po treningu, bo jakoś tak mi lepiej po prostu, wolę ćwiczyć na czczo. No i nasze dzisiejsze śniadanie to będą placuszki sernikowe z twarogu. Okej, let's do it! Do zrobienia tych placuszków będziemy potrzebować twaróg chudy, jajko, mąkę pszenną, odżywkę białkową i mleko u mnie roślinne. No i oczywiście proszek do pieczenia, aromat u mnie również waniliowy i szczyptę soli do smaku. My na szczęście mamy Thermomix w domu, więc miksowanie jest ultra przyjemne, proste i trwa kilka sekund, więc wrzucam sobie wszystko do Thermomixa bądź do blendera, jakkolwiek, i miksuję na gładką masę. Ja dodaję sobie jeszcze błonnik w postaci babki, płeszczyk i jajowatej. Zawsze na wszelki wypadek lepiej uzupełnić niż mieć niedobór błonnika w diecie. Kiedy masa jest już gotowa, rozgrzewam patelnię na maksa, a potem zmniejszam grzanie o połowę i smażę placuszki na suchej patelni. W międzyczasie lubię sobie już od razu posprzątać, ogarnąć, żeby na sam koniec nie mieć godzinnego sprzątania, tylko troszeczkę mniej. Kiedy placuszki po jednej stronie już są zarumienione jak trzeba, to przewracam je na drugą stronę i smażę jeszcze kilka minut. To jest tak genialne, naprawdę ja uwielbiam. I to opakowanie mam może z miesiąc, a już nie ma połowy, więc to o czymś świadczy. Nakładam sobie tą śliwkę w żelu z All Nutrition na moje placuszki. U mnie około 20 gram jej wyszło. Na górę dodaję jeszcze 15 gram tego masła orzechowego. To jest w ogóle moje ulubione ostatnio, mega pyszne. Dodam jeszcze 30 gram banana, który wygląda jakby przeżył II wojnę światową, oraz słony karmel. Jestem ultra fanką słonego karmelu. No i dobra, lecimy. No i to jest nasz finalny efekt. I teraz będziemy sobie jeść. To danie ma łącznie 510 kalorii, czyli nie tak mało, ale też git. Jest przepyszne, naprawdę. Te placuszki są top, bo smakują po prostu jak takie pankejki serowe. Trochę. Czyli trochę pankejk, trochę sernik. No i jeszcze ta śliwka i to masło orzechowe z bananem. Nie, to jest w ogóle poezja, naprawdę. Mhm. 510 kalorii, w tym aż 44 gramy białka, 12 tłuszczu i 51 węgli, więc no, solidne, takie po treningu git. Ja w ogóle mam tak, że do jedzonka lubię sobie czasem coś obejrzeć, ale od miesiąca mam post związany z tym, że nie oglądam właśnie Netflixa, HBO, żadnych seriali ani filmów. I odkryłam, co to znaczy jeść w ciszy. Wiecie, zero rozpraszaczy, po prostu jesteś ty i twoje danie. No i to jest fajne,
bo możesz bardziej skupić się na tym, co jesz. Myślisz sobie o tym i w ogóle, a czasem przy oglądaniu nawet się zapomina, że coś się zjadło, nie? Więc polecam sobie wypróbować czasem. Piję bardzo dużo herbaty. Bardzo dużo herbaty. Nie piję kawy w ogóle, bo po kawie źle się czuję. Boli mnie brzuch, więc po prostu z tego zrezygnowałam. Ale piję po prostu mega dużo herbaty, wody, napoje zero. Mój ulubiony napój zero to Pepsi Mango Max oczywiście. Albo cola zero po prostu. Jakaś fajna. Anyway, idę posprzątać i siadam do pracy, do kompa. Widzimy się potem. Jest godzina 17, więc trochę późno, ale byłam na spotkaniu, ogarniałam jakieś rzeczy, więc nie miałam czasu, żeby zjeść coś. Więc teraz zanim zjem obiad, to mam taką przekąskę, która wygląda tak. To jest ciasto jogurtowe. Zrobione ze skyra, jabłek, w ogóle bardzo proste, bardzo przyjemny, taki prościutki przepis do zrobienia. I tutaj mam troszkę tego jogurtu kokosowego z tym muesli. W ogóle to jest mega, to jest tak dobre, serio. I całość tego ma 381 kalorii tylko, w tym 17 gram białka, 15 tłuszczu, 40 węgli. Cool. A to ciasto jest naprawdę mega, bardzo proste, bardzo pyszne. Niedługo będę je robić znowu, więc myślę, że się podzielę przepisem. Cześć, Gacusiu. Cześć, Gacusiu. Oczywiście. Woda. Piłam jeszcze w międzyczasie matcha na mleku sojowym. I matcha uwielbiam. Piję codziennie, właśnie zamiast kawy. To matcha jest dla mnie takim czymś pobudzającym, powiedzmy. Tak mi się wydaje. Na obiad dziś mamy nuggetsy wegańskie z rukolą, pomidorkami, kimchi, coś takiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz będę je jadła. Mam nadzieję, że będą git. Zobaczymy. One wyglądają tak. Będę sobie je podsmażać na patelni. I mam takie kimchi z Lidla, uwielbiam to kimchi. Rukola, majonez, light i jeszcze pomidorki. Nuggetsy podsmażam na suchej patelni również, tak żeby były fajnie takie chrupiące, przyrumienione. Podczas gdy nuggetsy się podsmażają na patelni, ja sobie przygotowuję resztę składników i wrzucam wszystko do tego talerza miski. Ja uwielbiam w ogóle wszystko jeść z tego. Uważam, że wszystko lepiej smakuje z takiego bowla. No i tak wygląda mój talerz. Let's eat. Uważam, że to wygląda naprawdę mega fajnie. Całe danie ma 421 kalorii. Tak. W tym 23 gramy białka, 23 gramy tłuszczu i 24 gramy węgli, więc jest takie dosyć zbilansowane. No dobra, spróbujmy nuggetsika. Okej. Dobre, bardzo dobre. Trochę rzeczywiście przypomina mi takie nuggetsy z Maka, o ile jeszcze pamiętam ich smak.
ale super jest to w połączeniu właśnie z tym ostrym kimchi, z majonezem. Zostaw to, Gatusiu. Takie bardzo szybkie, proste danie, bo niestety nie miałam czasu dzisiaj kombinować, ale jak najbardziej na plus, będę czasem do tego wracać. I przyszedł czas na kolację. Mój dzisiejszy ostatni posiłek. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak przez cały dzień możecie zaobserwować coraz mniej makijażu na mojej twarzy i coraz bardziej nieogarnięte włosy. Ale taki urok. Na kolację dzisiaj tortilla z awokado, tofu i jakimiś tam różnymi dodatkami. Tofu podsmażam sobie na patelni, na złoty kolor z dwóch stron, bo uważam, że takie jest najlepsze, takie lubię najbardziej, właśnie zarumienione, przysmażone. I wykładam sobie placek na talerz, niestety nie miałam żadnych innych za bardzo składników, więc mój sos składa się z majonezu Hellmann's Light oraz z ketchupu Kotlin. Nie jest to jakieś ultra fancy, ale uważam, że bardzo dobre i super się sprawdziło w takim wydaniu. Potem kładę sobie ser królewski light, jeden plaster, czy tam półtora. To, co zostało po prostu w opakowaniu. Kładę moje podsmażone tofu, ogórek kiszony, rukolę, troszeczkę roszponki. I staram się to wszystko jakoś sensownie zawinąć. Nie jest to najprostsza rzecz na świecie. No i jak mi się już uda go zawinąć, to mojego wrapa wkładam do opiekacza po to, żeby ser się fajnie rozpuścił i wszystko tak ładnie razem złączyło. Cała nasza kolacja ma 450 kalorii, w tym 22 g białka, 20 tłuszczu i 45 węgli. I cały dzień zamyka się w 1750 kaloriach. Tak, mamy to. Więc spoko. Zazwyczaj w dni treningowe właśnie jem sobie tak około tyle. No i kiedy tortilka mi się tutaj zapieka, to dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeżeli Ci się spodobał, mam nadzieję, że Ci się spodobał, to daj znać. Możesz mi napisać w komentarzu, że ej, fajny film, możesz robić takich więcej, cokolwiek. I życzę Ci spokojnego wieczoru albo spokojnego dnia, w zależności kiedy to oglądasz. I to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Buziaczki, pa!